To będą ważne miesiące w kalendarzu duchowych przeżyć. Archidiecezja warmińska przygotowuje się do obchodów 140. rocznicy objawień i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Jetrzwałckiej. W 1877 roku Barbara Samulowska i Justyna Szafryńska między czerwcem a wrześniem doświadczały objawień Matki Bożej, co potwierdza ten dekret biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi. Od tamtej pory Jetrzwałt jest miejscem szczególnie ważnym dla społeczności katolickiej. W tym roku mija 140 lat od tych niezwykłych wydarzeń i 50 lat od koronacji obrazu Matki Boskiej Jetrzwałckiej koronami papieskimi. Są to wielkie uroczystości. Archidiecezja warmińska wspólnie z gminą Jetrzwałt już przygotowuje się do obchodów tych jubileuszy. Tak, żeby to przesłanie jetrzwałckie, które miało tak ważny wkład w odradzanie się polskości tutaj na tych terenach, i odbiło się ogromnym echem w całym kraju w czasie zaborów, żeby ono i dzisiaj też takie podobne echo miało. Obchody jubileuszy rozpoczną się w kwietniu, a zakończą w listopadzie. Zaplanowano szereg wydarzeń. Między innymi będzie przegląd małych form teatralnych, ale też gmina chce dołożyć z własnej inicjatywy kilka przedsięwzięć. I jednym z nich jest Muzeum Historii Różańca, które w Jetrzwałcie planujemy w tym roku zainicjować. Do tych obchodów, które przyciągną do Jetrzwałtu tysiące pielgrzymów, trzeba też przygotować się duchowo. Przygotowujemy się przede wszystkim przez modlitwę. Modlimy się codziennie na różańcu w Jetrzwałcie, tak jak zalecała Matka Boża. Pełne kalendarium wydarzeń i uroczystości związanych z tegorocznymi jubileuszami dostępne jest na stronie internetowej Archidiecezji Warmińskiej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv